Witam wszystkich bardzo serdecznie i tym razem to już będzie nasz ostatni odcinek i powiemy sobie o biomach górskich, a później sobie powiemy o krainach biogeograficznych, ale to już bardzo skrótowo potraktujemy. Biomy górskie, jak już na początku mówiłam, to są biomy, gdzie temperatura jest niższa niż na nizinach w danej szerokości geograficznej. Czyli jeżeli będą góry na przykład na równiku, to w górach będzie klimat, nie będzie to klimat ciepły, tylko będzie to chłodniejszy klimat, na przykład zbliżony do klimatu umiarkowanego, albo później wręcz klimat chłodny, zbliżony do klimatu podbiegunowego, tam gdzie są wieczne śniegi na samych szczytach. Natomiast no, u podnóża mamy to, co w danej szerokości geograficznej jest typowym biomem, natomiast wyżej znajdują się na przykład lasy klimatu umiarkowanego, a jest to w okolicach równika, i jeszcze wyżej, no to będzie biom podobny do tajgi, dalej podobny do tundry, tak zwana tundra wysokogórska. No i na samym szczycie, no to będą śniegi i lód. No ja mówię oczywiście o tych najwyższych górach, na przykład no na równiku Kilimandżaro jest pokryte śniegiem. No jeszcze pytanie, jak długo, no bo tam są prognozy, że jest ocieplenie klimatu, więc może ten śnieg stopnieć, no ale na razie ten śnieg no jeszcze jest. To podobieństwo tych biomów jest takie może dosyć powierzchowne czasem, dlatego że na przykład w tundrze wysokogórskiej nie ma wiecznej zmarzliny. To znaczy oczywiście nie ma na tych szerokościach geograficznych, gdzie po prostu nie ma wiecznej zmarzliny, dlatego że cykl dnia i nocy jest oczywiście charakterystyczny dla danej szerokości geograficznej, czyli no nie ma nocy polarnej, więc w dzień zawsze jest szansa, że jest wyższa temperatura, no więc ta zmarzlina się nie tworzy. Natomiast no, te miejsca, gdzie są stale ośnieżone, no to te śniegi na tych najwyższych wysokościach się utrzymują. A tutaj widzimy mapę fizyczną świata i ten kolor ciemnobrązowy to są najwyższe góry i poprzez kolor czerwony, no później żółty kolor to są wyżyny, no i zielony to są niziny. I proszę zobaczyć, jak rozległe obszary świata zajmują góry. I nie tylko góry, ale obszary takich płaskowyży, które są wysoko wyniesione nad poziom morza, chociaż no, wyglądają dosyć płaskie. Tutaj przykładem jest no, na przykład miasto Johannesburg, które około 1700 metrów nad poziom morza, czyli no wyżej niż nasza Śnieżka w Karkonoszach. No i to powoduje, że klimat jest też tam chłodniejszy niż klimat właściwy dla danej szerokości geograficznej. No ale wróćmy do Polski. I u nas no to najwyższe góry i jedyne góry typu alpejskiego to są Tatry. No i tutaj na wykresie mamy piętra roślinności w Tatrach. To pewno sprawa jest dobrze znana, tylko przypominam, że region dolny to są lasy mieszane. Tam występuje buk i jodła. Natomiast region górny to głównie świerk, czyli no taki przypominający tajgę ten region górny. Natomiast wyżej jest piętro kosówki, to jest, czyli kosodrzewiny, to jest taka no, sosna o niskich rozmiarów. I dalej piętro alpejskie, no to tam właśnie te hale, no i na samym szczycie piętro turni.
takie charakterystyczne zwierzęta, które żyją w górach, no to oczywiście zależy od tego, jakie to są góry. W ogóle ogólna zasada w górach jest taka, że jest bardzo dużo gatunków endemicznych, które charakterystyczne są tylko dla danego rejonu, dlatego że góry są izolowane, w związku z tym te populacje są też izolowane, no i często dochodzi, no tak w przypadku roślin, jak i zwierząt, do tego, że poszczególne linie rozwojowe ewoluują niezależnie, więc będzie tam dużo gatunków endemicznych. No ale takie charakterystyczne zwierzęta, no nie endemiczne, ale właśnie charakterystyczne dla Alp i dla Tatr, no to będą kozice, świstaki, no to w europejskich górach tych typu alpejskiego występują. A na przykład w Ameryce występują kozły śnieżne, a w Afryce góralki. O, góralki to są takie małe stosunkowo zwierzęta, trochę przypominają borsuki, ale na tyle są niepodobne do innych zwierząt, że dla nich utworzono specjalny rząd góralki. Kopią one jamy, zresztą mają dosyć skomplikowaną strukturę społeczną, bardzo rozbudowaną, takie kolonie tworzą, gdzie mają osobne miejsca do przebywania, do wypoczynku, do żerowania, również do załatwiania potrzeb naturalnych, także bardzo rozbudowane mają życie społeczne. Natomiast najbliżej spokrewnione są ze słoniami, chociaż no nie przypominają słoni, ale ich mózg przypomina swoją budową mózg słonia. Poza tym też mają takie malutkie kopytka. A teraz dziękuję Państwu za uwagę. No i jeszcze czeka nas przegląd krain biogeograficznych, ale to już myślę, że jeszcze dzisiaj ten film się pojawi. Dziękuję za uwagę.